Siemanko, cześć. Kolejny odcinek z Banuty. Na podstawie waszych komentarzy z ostatniego materiału zrobiłem sobie takie 10 punktów, które albo wypróbuję, albo omówię. No i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Zapraszam. Pierwszym punktem jest wpisanie różnych rzeczy do NPC-ków i tutaj mieliście różne propozycje, relax, lemonade i tak dalej, ale niestety żadne wpisanie do wszystkich NPC-ków oprócz barmana, o nim później, nie działa. Dlaczego nie działa? Ponieważ jak napiszemy sobie do playera level 01003 i napiszemy hi, napiszemy drugi raz hi, no to on nam odpowiada tą samą tutaj swoją sekwencję. Tak nie powinno być i ogólnie to znaczy, że te NPC-ki nas nie słuchają. A skoro nas nie słuchają, to my możemy sobie pisać do nich relax, lemonade, reward, job i tak dalej, ale to do nich nie trafia. Jedyne co do nich trafia to hi. Oni mówią swoją sekwencję i potem jest koniec. Już w ogóle nas nie słuchają. I tak jest z każdym NPC-kiem tutaj. Tak samo jest z tym Stormanem. Mogę wam tutaj pokazać. Hi. Hi. I oni tak odpowiadają. Na przykład spróbujcie sobie pójść tak do sama. Do sama w Thais. Zapytajcie się, albo obojętnie do jakiego NPC-ka. Jak napiszecie drugi raz hi, to oni nie przywitają was drugi raz, tak? Więc wszelkie pisanie tutaj niestety, ale raczej odpada. Tak samo jak napiszemy hi i nick ziomeczka, to jest to samo. Jest odpowiedź, po prostu ta jedna sekwencja i koniec, nie słuchają nas. A druga sprawa jest barman. Barman już jest taki bardziej do pogadania, ale zbyt wiele od niego wyciągnąć się nie da. Piszemy hi, na hi drugie odpowiada nam maybe later i to jest maybe later, to jest jego druga sekwencja, która jest odpowiadana na wszelkie zapytania i dalej już on kończy rozmowę. Teraz co piszemy, to totalnie nie ma żadnego znaczenia, ani trochę. To już do niego nie trafia teraz co ja piszę. On już skończył z nami rozmowę, nawet już nie podąża wzrokiem tutaj za nami. Jak napiszemy znowu hi, już z nami gada, normalnie już tutaj patrzy, gdzie jesteśmy. Ogólnie te NPC-ki po prawie w ogóle nawet nie patrzą, gdzie jesteśmy. I pisze sobie hi, pisze reward i jest maybe later. Jedyne co możemy u niego zrobić, to to, że możemy od niego coś kupić. No i tu są wszystkie itemy. Nie ma żadnej innej tutaj rzeczy, co on by mógł powiedzieć, albo zapytać, albo coś, niestety. Drugim punktem jest ustawienie się w kolejce. No i ten punkt jest taki trochę dziwny, ponieważ no średnio to pasuje tak ustawić się w kolejce. W sumie nic się nie dzieje, do nich się odezwać się nie da. Zbytnio miejsca zaznaczonego, gdzie byśmy tutaj się mieli ustawić, też nie ma, więc no takie ustawianie się niczym tutaj nie skutkuje. Tak samo, bo pisaliście o tym, że na przykład przyjść w 4 osoby, dopasować się levelowo do tych ludzi, w 5 nawet, bo tutaj w sumie jest 5 osób. No i w sumie też to jest takie średnie podejście, bo pierwsza sprawa, znaleźć 5 osób o takich levelach, i którzy będą chętni spróbować czegoś tutaj, no to też średnio. Z drugiej strony żadnej tutaj dźwigni nie ma. Znowu miejsc, gdzie by się ustawić, też nie ma. Więc ustawianie się, szukanie ludzi, że o takim dokładnie też levelu, bo też były takie tutaj zdania, żeby dokładnie mieć takie same levele co ci ludzie, ale dobra, będziemy mieć tych ludzi, ale gdzie się ustawić? Z boku, z prawej, z lewej, z dołu, koło barmana, też to nie jest tak ustawione, więc no niestety, ale nie zrobię tego i też wątpię, żeby to miało jakieś tutaj zastosowanie. Trzecim punktem jest Firebug, no i właśnie go mam tutaj, o. I pisaliście o tym, żeby użyć go na tutaj grass wallu. I właśnie, to jest wall, a nie drzwi, bo sporo osób pisało, że to są drzwi i być może jakiś jest klucz, który je otwiera i będziemy mogli sobie wziąć golden helmet i tak dalej, no. Niestety, ale Firebug to tutaj zbytnio na nic nie działa. Tutaj go poużywamy. Będzie nic tutaj z tego nie ma. Tak samo z tej strony. Cyk. No i to nie działa. I ogólnie to jest ściana, a nie drzwi. Czwartym punktem jest Ring of Ending. No i tutaj sprawa z tym ringiem jest taka, że
Nie uśmiecha mi się tracić Magica i Dista, i z drugiej strony żadnego powiązania z tym ringiem na tej wyspie też nie ma. Są po prostu tylko i wyłącznie teorie spiskowe, które bardziej tutaj chyba chcą straty mojego Dista levela i Magic levela, niż tak naprawdę rozwiązania, no bo rozwiązania raczej nie doświadczymy z tego ringa. Więc tak, no nie uśmiecha mi się tracić w ogóle ani Dista, ani Magica, a level to mogę stracić, ale no... No niezbyt. Z drugiej strony nie wiadomo, czy tutaj gdzie go użyć, na jakim SQM-ie i tak dalej, na jakim levelu, bo są teorie spiskowe takie, że 999 tylko będzie działał, a reszta już w ogóle jak chce zrobić na 1002, to nie zadziała, bo to trzeba mieć 999, więc żadnego powiązania nie ma. Bardziej mi się wydaje, że ludzie chcą, żebym stracił level, niż żeby tutaj coś to dało. Więc no, sorry, ale niezbyt. Być może w przyszłości się zrobi tego ringa, jak już przeżyję tego Dista i Magic, bo to najbardziej mnie boli. Ale z drugiej strony, no serio, nie widać powiązania, co to by miało dać, jakiś ring. Jak się padnie, to się padnie i do temple się trafi, a nie wiadomo gdzie. Więc tyle. Piątym punktem jest łowienie ryb, czyli temat, który już został omawiany na streamkach. Niestety to też nic nie daje. Ogólnie można tutaj łowić. Mamy też basen. No i oczywiście w basenie nie da się łowić. Trudno tutaj by coś połowić. Po prawo tutaj też się da. Ale nic to nie daje. Nawet żadnej ryby nie może mi złapać. Ale ja mam swoje fishing. Zaraz będą teorie spiskowe. No bo na setnym tutaj coś się może złapać, a nie na 19. Więc no chyba fishing no to tutaj nie jest zbytnio dobrym pomysłem. Szóstym punktem są fiolki na blacie, od razu na to zwróciliście uwagę. No i tutaj oczywiście widzimy UC Drinks. Użyć się tego nie da, otworzyć nie da się. Jedyne co się da to browsefieldować. Położyć na to możemy sobie jakieś tam fiolki i tak dalej, ale ogólnie wygląda to tak, że jak rozmieścimy te fiolki na 3, to one się nie mieszczą do tych drinków. Też się nie da ich otworzyć. Jedyne co możemy na siebie nałożyć, tak 3. Ale też chyba no za wiele to chyba nie da. Siódmym punktem jest użycie na jakiegoś NPC-ka wina lub czegoś innego i potem z nim gadanie. No niestety, ale użycie na nim czegokolwiek nie spowoduje jakiejś super tutaj rzeczy, bo nie po prostu wylejemy pod niego coś i to zupełnie nic nie daje. Tak samo od razu mówię, jak my na przykład wypijemy wino, napiszemy hi, no to cały czas i tak jest ta sama kwestia, więc tutaj też to nie działa. Ósmym punktem jest przekopanie wyspy. No i oczywiście przekopałem już tą wyspę trochę. Pikiem się nie da ogólnie. Próbowałem też pikiem, próbowałem shovelem, próbowałem scyzorykiem, każdego SQA po kilka razy. No i nic się tutaj nie wydarzyło. Ani żaden tutaj, nie wiem, zejście się nie pojawiło, ani nic nie wykopałem. Więc raczej to tutaj zbytnio dobrym pomysłem nie jest. A to najbardziej tak myślałem, że to zadziała. Szczerze powiedziawszy, jeszcze przed wbiciem 999. Jeszcze wracając do roomu i tak dalej, to próbowałem też na przykład dawać pod NPC-ków ten room w tym clay pocie, ale niestety to też nic nie daje. Tak samo jak się da pod Stressed Stormana ten room. Tak jakby. I napisze się do niego hi, co to on i tak cały czas nam tutaj odpowiada tą samą swoją kwestię. Tak samo użycie czegokolwiek na Stressed Stormanie nie jest możliwe, ponieważ nie mamy do niego dojścia, więc używanie na nim czegokolwiek nie da się, po prostu się nie da. Nie ma takiej możliwości, możemy tylko rzucać tam coś do niego, za niego, obok niego i tak dalej. Możemy też przykryć Golden Helmet, ale Golden Helmet niech sobie pozostanie. Dziewiątym punktem jest puszowanie tych NPC-ków. Puszować się ich nie da. Nie da się w żaden sposób ich puszować. To też jest rzecz, która dawno została spróbowana. No po prostu nie ma takiej możliwości w żadną stronę żadnego NPC-ka. Tak samo tutaj tego barmana nigdzie nie przesuniemy. Dziesiąty, ostatni punkt tego materiału, wywiad Crowniego i Karsek. Od początku wywiad. Wywiad można sobie podzielić na dwie części. Pierwsza część to są słowa, sam sobie wywiad. I druga część to są dwa screeny przedstawione na materiale. Jeżeli chodzi o wywiad,
No niestety, ale ciężko mi uwierzyć w same słowa. Gdyby tam były jakieś materiały, jeżeli tam byłyby jakieś screenki, no to bardziej miałbym w to prawo uwierzyć. Tak, to niestety, ale nie mam zamiaru nic stamtąd brać pod uwagę, jeżeli chodzi o słowa. Jeżeli chodzi o dwa screeny przedstawione na materiale, no to jeden ze screenów to ticket z Tibiaką. I sam napisałem taki ticket i po prostu w postaci dowodu pokazuję wam, że dostałem copy-pastę taką, którą dostaje każda osoba, która napisze ticket do Cipsoftu odnośnie Banuty, Serpentine Tower, 469, Spikeswarda, obojętnie czego, jak napiszecie takie zapytanie, to dostajecie dokładnie taką odpowiedź, jaką ja dostałem, czyli ani to nie zaprzecza jakimś tutaj misteriando, ani nie potwierdza tego, co napisaliście, więc wszelkie tutaj wskazówki ze strony Cipsoftu niestety, ale no, nie są możliwe. Drugi screen przedstawiał to, że w opisie Karsek miał do wzięcia bug o tam wadze 30,999, coś takiego, że nie mógł tego podnieść. No sorry, ale ja równie dobrze mogę napisać sobie w opisie, że mam zdjęcie Maxi Garciego sprzed 5 lat, który jeszcze miał dready, więc wiecie, no to jest kwestia tego, czy w to uwierzycie. Ja osobiście w to nie wierzę, tak samo jak nie wierzę w to, żeby Karsek jakieś tam ciekawostki czy wskazówki rozdawał po 30 tysięcy Tibia coinów, tylko niech ktoś mu to wyśle, a on da wskazówkę, przez którą rozwiążecie banutę. No to sorry, ale też w to nie wierzę. Tak samo bójdą jest to, że Karsek dostał jakiś achievement, który pokazał się przez 10 minut, a później go skasował. No serio, nie widziałem takiego achievementu pod jego profilem. Akurat temat banuty w tamtych czasach mocno mnie interesował. Jedyne co było wtedy pokazane, to, że w dniu, kiedy on przechodził przez banutę, dostał kilka punktów achievementowych. To równie dobrze mógł zrobić deserta, złapać panterkę, złapać ten lizarda, czy wykonać innego questa i dostać te punkty, więc argument tam dodatnich punktów w tym samym dniu, co on przechodził na banutę, no to też mnie nie przekonuje. To nie jest jednoznaczny dowód, że tutaj coś jest do zdobycia. Tyle. Dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że się podobało. No sobie nie rozwiązaliśmy, więc ciężko, żeby się podobało, ale coś może się dowiedzieliście. Może macie jeszcze jakieś tutaj propozycje. Jestem otwarty. Mogę zrobić następny materiał. Piszcie komentarze. Zostawcie suba i elo. Cześć. Strzała.